To twój stary? Czemu brzmi jak byłaś... Goofy? Nie, ty brzmisz jak Kubuś Płachatek na jakimś dobrym dragu. Miodek? Siema! Tu para absurdu. Witamy was w naszym kolejnym odcinku w serii, na którą wszyscy czekaliście. W serii, która skradła wasze serca. W serii, która zbiera... Brawa na całym świecie. Zapowiadasz tą serię co najmniej jak takie z tyłu mi recenzje na książkach typu Zjawiskowe, najlepszy film tego roku. New York Times skradło nasze serca. No to już chyba się wygadaliśmy. Chyba już wiecie, o czym będzie ten odcinek. O problemach w związku. O tym, jak ten związek zbudować. To będą wartościowe treści, które my pochłonęliśmy w czasach naszej młodości. Dwie rzeczy tu się nie zgadzają. Aha. Po pierwsze, wartościowe treści na naszym kanale. Ale ja nie mówię o naszych, to będą treści wartościowe z Brawo. A po drugie, to będą sposoby na podryw. Jeszcze w związku no nie jesteś, ale chcesz być. To jest wartość sama w sobie. Ale. Zanim do tego przejdziemy, to ale. Rabat. Tak. Po prostu wszystko kupuję taniej. Jedzenie w dostawie, ubrania, elektronikę, a także kosmetyki. To dlatego tak dobrze wyglądam. Tak naprawdę mam 70 lat. To dlatego, że korzystam z wtyczki Ale Rabat, która znajduje dla mnie najkorzystniejsze dostępne kody na stronie. I śledzi zmiany cen produktów. I ma dedykowaną aplikację mobilną. I działa na Safari. Świetnie wyglądasz. Co się stało? Też korzystam z wtyczki, ale Rabat. Śmieszna reklama śmieszną reklamą, ale my na serio używamy tej wtyczki na co dzień i bardzo wam ją polecamy. Żeby nie być gołosłownym, ja ostatnio kupiłem sobie grę. O! Tą grę sobie kupiłem. Normalnie ona kosztuje jakieś 270 zł, ja ją kupiłem za 220. Nie jest duża obniżka, ale zawsze coś. Stary, 50 zł w kieszeni? Zupełnie za darmo, tylko dlatego, że masz darmową wtyczkę ściągniętą? Też prawda. Co tu więcej gadać? Po prostu ściągacie darmową wtyczkę, oszczędzacie kasę. Koniecznie korzystajcie z naszego linku, żeby dobrzy ludzie z Ale Rabatu wiedzieli, że jesteście od nas i że jest to ściągnięcie od Ligi Absurdu. Tak, a każde pobranie przez was nam pomaga i to tyle. Na tapet, bo tak się mówi, bierzemy dzisiaj Bravo Girls z 2006 roku. Jest starsze od nas. Nie, bez przesady, chciałabym, żeby było starsze od nas. To, co jest dziwne, weź je dotknij. Jest jak prawie nówka, jakby nikt tego wcześniej nie otwierał. Śmierdzi skarpetką. Ja myślę, że to jest jakiś święty graal. Myślę, że ktoś jej nie czytał w ogóle. Tak, i nikt wcześniej tego nie dotykał. Faktycznie, nie wiem, czy to zobaczycie. O, widzicie, ale to jest błyszczące, tu żadnych zagięć nie ma. Może to jest jedyny egzemplarz tej gazety, który istnieje na świecie. Może jesteśmy właśnie milionerami! Jest nierozwiązana łamigłówka z do wygrania MP3 playerem. Myślisz, że jeszcze ten konkurs działa? Myślisz, że mamy szansę? Sprawdźmy to! W tym odcinku sprawdzamy, które konkursy z Bravo Girl jeszcze działają. Torebka i portfel Nike. Nice. O Jezu, co ja właśnie przeczytałam w spisie treści love. Czy przeczytałaś pierwsze? Tak! Który księciu nie... Który księciu nie ci pasuje, gdy twój facet nagle zaczyna się dziwnie zachowywać? Znając naszą serię o Bravo, jeżeli wasz facet dziwnie się zachowuje, to może oznaczać tylko jedno. Przemyca papierosy przez... Co? 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 Porwał innego człowieka. Nie, ja najbardziej jestem podekscytowana, ponieważ tematem tego odcinka są podrywy dla zgrywy. A wiecie, że my kochamy takie rzeczy. Ja chcę tylko powiedzieć, że to będzie masa treści, których dzisiaj w tym odcinku nie przytoczymy. Jak będziecie chcieli je poznać... Jeżeli chcecie dodatkowy odcinek z takimi perełkami jak... Twój teren, pokój w Hipcie czy w Misie, psychotest, marzenie na życzenie, reportaż, ciężka próba miłości. Była taktyczna łopata, jeżeli chcecie dodatkowy odcinek niezwiązany ze związkami, ale ogólnie z Bravo Girl, to komentujcie Hipcio. Kącik modowy, sweet baby... No. Podrywy dla zgrywy.
Na głoda, a może na głupawkę? We dwie zawsze raźniej. Którą metodą zarwałybyście kolesia? Czyli to jest razem, tak. Rwiemy kolesia. Tak, ja jestem twoją psiapsiłką. Pytanie, czy jesteś naturalna, na głoda, termiczna, pierwszej pomocy? Mnie intryguje ta termiczna, brzmi jak imploder termiczny. A ja chcę na głoda, to najpierw na głoda, potem termiczna, dawaj. Dobra, jak będę mówił ty termiczna, to możesz użyć dźwięku implodera termicznego z Gwiezdnych Wojen. Wyczaiłyście super przystojniaka, patrz ja. Podchodzicie do niego i ze smutnymi minkami oznajmiacie, że jesteście siostrami i w tramwaju ktoś wam ukradł portfel. Wspólny? Jesteście siostrami, macie wspólny portfel? Jeden ukradł? Nie miałeś z siostrą wspólnego portfela? Nie, bo mi z niego zawsze zabierała pieniądze. No i klops, bo nic od rana nie jadłyście. Więc czy on nie postawił wam w jakiegoś żarełka? Nie mogliście skończyć no i klops? No i klops, no czy, właśnie. Czy on nie postawił wam w jakiegoś klopsika? Co? To nie jest podryw, zacznijmy od tego, tylko to jest wyłudzanie pieniędzy od obcych ludzi. Nieprawda, bo nie wiesz, co na tym klopiku się wydarzy. Ja chcę być termiczna. Dobra. Dobra. Czekaj. Czy ja mogę zgadnąć, co to będzie? Dobra, dawaj. Jest mi zimno, daj mi swoją bluzę, albo jest mi zimno, przytul mnie i mnie ogrzej. To jest moja wersja termicznej, czy termicznego podrywu z przyjaciółką. Podczas chłodnego dnia widzicie na ulicy fajnego faceta. Patrz ja. Psia psiuła chowa kurtkę do plecaka, po czym podbijacie... One cały czas kłamią! To jest... Cały czas! Ta gazeta wychowała patologicznych kłamców. Tak. Psia psiuła chowa kurtkę do plecaka, po czym podbijacie do gościa. Wtedy kumpela zaczyna dygotać z zimna i szczękać zębami. Tłumaczysz niewinnie, że Asia ćwiczy, bo chce się zapisać do morsów. Pytasz go, czy nie zna jakiejś fajnej knapki... Kanapki. Knajpki, w której można by się napić gorącej czekolady. Jak trenuje do morsów, to niech wytrzyma ten chłód, nie? Czyli generalnie wszystko się sprowadza do patologicznego kłamstwa i postaw mi żarcie. Tak! Czy jesteś badawcza, na głupawkę, grupowa... Przez chwilę przeżyłem szok, że tam jest naprawdę napisane grubawa i się zastanawiałem, czy ktoś w Bravo wymyślił weź od swojej psiapsiłki bluzę, zawiąż sobie wokół pasa, zakryj swoją bluzę i powiedz, jestem taka grubawa, czy nie pobiegałbyś ze mną? A ja myślałam z kolei, że mnie obrażasz przez chwilę, czy jesteś grub... Na gwiazdkę i próbi błędów. Zbliża się gwiazdka, więc może na gwiazdkę chcesz się dowiedzieć. Ziom, na gwiazdę! Kolejny odcinek z serii Mateusz nie umie czytać. Ej, ale idzie mi lepiej niż dobra, poprzednio. Dawaj na gwiazdę, bo... Chcesz na gwiazdę? Tak. Zdobywacie info, że jego idolką jest konkretna gwiazda, na przykład Doda. Kumpela nawiązuje z nim gadkę. Ściemnia, że jest siostrzenicą Dody i może go z nią poznać. Podaje kolesiowi twój adres. Wtedy ty już wiesz, co robić. Sexy top blond peruka, długie tipsy, operacja plastyczna na powiększenie piersi, plus 30 lat i wtedy jeszcze był Nergal na chacie. Facet padnie z wrażenia. Co? Po pierwsze, jak słyszę w tej gazecie ściemnia po raz trzeci w jednym artykule, a po drugie, co to jest cholera, na Hannah Montana zakładasz nagle blond perukę i koleś się nie poznaje? Kim jesteś? Doda? Doda? Ja chcę tylko powiedzieć, że przeżyłem niemały szok, bo to jest 2006 roku gazeta i wtedy Doda już była na topie, teraz znowu Doda jest na topie. Doda była zawsze na topie. I będzie. Ona jest jak Maryla Rodowicz wszechczasów. Będziemy też ją odmrażać na Sylwestra? Może ona jest reinkarnacją Maryli Rodowicz. Maryla jeszcze żyje! Faktycznie. W parku poznajecie chłopaka i udaje się wam namówić go na wspólny spacer. Aha. Wtedy twoja psiapsiuła zaczyna wariować, zadawać głupie pytania, śmiać się bez powodu. Aha. Po co? Po to, żebyś wypadła jak najlepiej? A ty w tym czasie zachowujesz pełną powagę i delikatnie się uśmiechasz. Ja nie wiem, kto tutaj wyjdzie gorzej. Laska, która zadaje idiotyczne pytania, czy ty stojąca w ciszy? To twój stary? Spójrz na moją przyjaciółkę! Czemuż czy ty byłaś... Goofy? Nie, ty brzmisz jak Kubuś Płochatek na jakimś dobrym dragu. Miodek! Generalnie Mateusz, tak. Podsumowując, na 9 sposobów podrywy dla zgrywy... Czy tylko jeden z nich nie wymaga kłamstwa? Zgadza się. 8 na 9 wymaga ściemniania. Brawo, brawo. Brawo. Brawo, brawo. Brawo. Brawo dla brawo. Klaudia, przeprowadzimy ci test. Który księciunio do ciebie pasuje? Który księciunio jest wybrankiem twojego serca? Który księciunio ci pasuje? Nie chciałem tego mówić, bo to brzydko brzmi, jak się tak zlepi w jedną całość, to... Zastanawiasz się, dlaczego nie możesz znaleźć odpowiedniego kolesia? Zobacz, nie, ja już zobacz. Ja już znalazłam. No zobacz. No, ale ja już znalazłam. Czy mogłabyś chodzić z chłopakiem, który jest o pół głowy niższy od ciebie? A, jasne, że tak.
Jeśli reszta będzie okej, żaden problem. Nie, co znaczy reszta będzie okej? Znaczy, że niski wzrost nie jest okej? Znaczy, że to jest jakaś wada techniczna? Ja widzę, że ty bardzo personalnie to wziąłeś do siebie. Ale ja bardzo personalnie to wziąłem do siebie. Nie, mój chłopak ma być wyższy ode mnie. To se utnij u kolan nogi. Myślę, że tak, chociaż trochę głupio bym się z tym czuła. Chciałabym powiedzieć, że nie ma to dla mnie znaczenia. No. Bo dla mnie najważniejsze, wiem jak to brzmi, jest wnętrze, inteligencja, teraz czy mamy padnie, tematy teraz padnie do kluczowe rozmowy. Słowo. Nie mam z tym problemu, ale... Ale kiedyś spotykałam się z facetem, który był niższy. Więc odpowiem tak, jeżeli dla faceta nie jest to problem i on nie będzie czuł się niezręcznie, przez co będzie sprawiał, że ja czuję się niezręcznie i chodzę na ugiętych kolanach, to jest okej. Okay. Zamknij oczy, wyobraź sobie idealnego koleżkę. Masz z tym jakiś problem? Spójrz tam na ekran, widzisz go. Jest! Chłopak przysyła ci Eska. Esa. Hej, bebe. Tak się zaczyna, no co ci mam powiedzieć? Ty tego nie wymyśliłeś? Nie. Dobra, no. Hej, bebe. Hej, bebe. Pomij to! Idź dalej! Nie może, to jest integralna część tego Eska. Hej, bebe. Od tamtej imprezki myślę tylko o tobie. Co ty na to? Odpisuję dopiero po godzinie, niech się trochę podenerwuje, a w tym czasie wyobrażam sobie naszą randkę. A jednak marzenia się spełniają. Z miejsca mu odpisuję. Analizuję każde jego słowo. Dlaczego napisał bebe? Może... Może zapomniał, jak mam na imię. Nie, jeden. Jeden? Czyli co, odpisujesz dopiero po godzinie? Tak. Pff. Co? Pff. Co? Nie, nic. Niech się pomartwi. Kolo, którego zna... Przepraszam, slang z 2006. Kolo, którego znasz tylko z widzenia i o którym nic nie wiesz, chce się z tobą mówić. Co ty na to? Taka sytuacja analogiczna do tego, co ja miałem z tobą. Nie mogę się doczekać, żeby go lepiej poznać. Spławiłam go, przecież kompletnie się nie znamy. Co on sobie w kulki leci, czy co? A jak macie się poznać? Zgadzam się, ale tylko dlatego, że super przystojny. Ostatnie. Ostatnie. Bo to o tobie było, to miało być zabawne. Nie, to ja tutaj byłem tą osobą, która ty się do mnie odezwałaś. No to i... Ja... Nic, tylko mówię. 14 punktów, co to oznacza? Jesteś rozsądna z intuicją. Co jest kłamstwem, ale okej. Okay. Wszystko prawda. Zgadza się. Dobrze wiesz, czego chcesz od życia i od jakich facetów lepiej trzymać się z daleka. Już na starcie potrafisz się wycofać, bo wiesz, że z tym chłopakiem to ty się nie dogadasz. Wyznajesz zasadę, że lepiej być singlem, niż wkurzać się w nieudanym związku. Masz złe doświadczenia z fanem futbolu? To nie znaczy, że musisz omijać na kilometr wszystkich graczy. Po prostu traktuj chłopaków indywidualnie. Ja myślę, Kaude, że to jesteś wymagającą princesą. Czas na ostatni artykuł dziś. Aha. Mój drogi, czy mamy jakieś problemy w naszym związku? Nie jeden. A jaki niby? Dajesz ze złej strony papier toaletowy. Nie będziemy się po raz kolejny o to kłócić, Mateusz. Klaudia. Daj z dobrej. Od ściany. Jest rozumiecie? Tak łatwiej, ale... Co jest łatwiej? No zrywać. Jak jest z co góry, zrywać? To więcej się, że tak powiem, rozciąga. Nie, a tam łapiesz sobie robisz... od góry rolkę. I... Nieprawda. U mnie w domu zawsze mama... To wróć sobie do domu. To ty se wróć do matki. Nie. Czytam ci, o co mu biega. Aha. Wybierasz sobie trzy problemy. Nie dzwoni co wieczór. No. Mało mówi. Nie chce poznać twoich kumpelek. Gada o innych pannach. Ciągnie ze sobą kumpla na randki, nie całuje, nie chce chodzić z tobą na zakupy, jest inny przy kumplach, czy nie zaprasza cię do siebie do domu? I nie ma czasu dla ciebie. Nie zaprasza mnie do siebie do domu. Dobra. Ja tego nie lubię. On coś kryje przede mną. Ciało w szafie. Myślisz? Papierosy z przemytu. Stoicie na deszczu pod jego domem, cała już przemokłość, a on nie chce cię nawet zaprosić na herbatę. Ściemnia, że zapomniał kluczy itp. To jak on się do domu dostanie? Rozpoznanie. Na pewno ma wielki bajzel, na 100% i zwyczajnie bardzo się tego wstydzi. Nic nie mów. Nie mów nic. Zabawa trwa. Świat się kręci, a my z nim. Nie mów nic, zabawa trwa. Ty mnie do siebie zapraszałaś. Ale sprzątałaś. Zawsze jak chodzić było, o nie, tutaj... Daj mi dwie minuty! Nie miałam czasu posprzątać! Za każdym razem. Rozwiązanie. Zaproś go do siebie, ale nie sprzątaj zbyt dokładnie. Pokaż mu, że nie jesteś jakąś wyczesaną pedantką. Przy twoim przypadku to czekaj, byłby ale, już koniec. Bo teraz załóżmy sobie, bo my zakładamy z góry, że ten gościu ma syf. Tak. A jeżeli on na przykład lubi bardzo porządek i on ma porządek w domu, na przykład nie chce cię zaprosić, bo wie, że mu nasyfisz. Zaprosisz go do siebie, zobaczysz, że ty masz po prostu syf w domu, to tym bardziej cię nie zaprosi. Możesz powiedzieć, nie miałam czasu posprzątać, ale chyba jestem dla ciebie ważniejsza niż mój bałagan, bo ty dla mnie jesteś. Czy ty czytałaś Brawa, jakbyś spotkać? Może. Może.
Jaki w ogóle stereotypowo, że każdy facet ma bajzel w domu. Prawda? Ty jesteś pedantem akurat. A w życiu prawdziwym jest na odwrót. Moim kolejnym problemem jest to, że on nie chce ze mną chodzić na zakupy. On z tobą nie chce. On nie chce i ze mną. Ojej. Ojej, nie ma tak, nie tak zacząć od słów ojej. Dla mnie to jest problem. Ja się czuję dotknięty. Nie, mało tego, to nie jest tylko ojej. Ojej, też tragedia. Tak, brawo, generalnie się z ciebie śmieję, tak, ale masz problemy, no, problemy trzeciego świata. Excuse me? Jeśli chciał kiedykolwiek, to musiał być naprawdę ciężko zakochany. Ale świnie, oni tu roastują czytelników. Rozpoznanie. Zakupy to największa tortura dla każdego faceta. Ale mówimy o zakupach takich sklepowych, tak, czy w Biedronce? Sklepowych, no nie, do Biedronki nie chcecie zabrać. Oni zupełnie nie rozumieją, co nas w tym kręci. Nudzą się na maksa, tak samo jak ty nudziłabyś się z nim na giełdzie komputerowej czy stoisku z DVD. Rozwiązanie. Aha. Nie bądź sadystką, przecież on nie jest ci tam do niczego potrzebny. Nie doradzi ci przy wyborze bluzki, bo we wszystkim mu się podobasz. Nie. Nie, uwierzcie mi, że nie. Jeżeli by mówił, że we wszystkim mu się podoba, to by chciała przymierzyć więcej, bo by się czuła, że ojej, podoba mu się, to jeszcze więcej przymierzę. Ale tu jest rozwiązanie. Mówcie, że brzydko ci w tym, nie pasuje ci. I wtedy po trzech ciuchach druga osoba jest zniechęcona, mówi: dobra, idziemy do domu, kupię sobie coś w internecie. Czy ty czytałeś? Nie, ty nie czytałeś, brawo, bo tego tu nie napisali. No bo to jest lifehack, to jest to, czego nie mogą zdradzić. Dlaczego za każdym razem, jak wchodzimy do sklepu, to mówisz: wszystko brzydkie, wychodzimy? Czyli róbcie wszystko odwrotnie, niż mówi róbcie wam to, brawo. To, co ja wam mówię. Teraz chcę się dowiedzieć, co jak on przy mnie gada o innych pannach. O innych panach. O innych panach. To zależy, co o nich mówi. Nie jest dobrze, jeśli opowiada ci, jakie to one nie są atrakcyjne, miłe, przesympatyczne i okazuje, że będziesz podzielać jego entuzjazm. Nie, no szczerze mówiąc, gdybyś mi codziennie gadał, ale tam idzie foczka. Ale nie, ja nie mówię o czymś takim. Mówię na przykład, bardzo dobrze dyskutuje mi się z tą dziewczyną. Ej, też bym była zazdrosna. Generalnie zawsze bym była zazdrosna. No to... Ja generalnie jestem zazdrosna. Jak my wychodzimy gdzieś na miasto, to często sobie mówimy, na przykład ja ci mówię: patrz, ale przystojny chłopak idzie, albo ty mówisz: ale ładna dziewczyna nas obsługiwała. Ale nie na takiej zasadzie: wczoraj rozmawialiśmy. A Klaudia wtedy: nie traktuje cię jak swoją dziewczynę, lecz jak kumpla, z którym można pogadać o wszystkim, także o laskach. Ale co ma biedny robić, jeśli odsunęłaś go od jego ziomali i nie ma z kim pogadać o panach? Czyli znowu twoja wina. To twój problem. Każda z tych porad sugeruje to twój problem? Wina. No, ty stworzyłaś ten problem, zajmij się nim teraz. Zmień to w sobie, co w tobie złe. Wszystko w sobie zmień. To co, że ogląda się za laskami na ulicy, a ty nie lubisz patrzeć na przystojnych facetów? Przecież wiesz, że dla niego ty i tak jesteś... Kung fu się przydało. Nie. Przecież wiesz, że dla niego ty i tak jesteś najważniejsza. Daj mu trochę więcej luzu. Nie wydaje mi się. Daj mu luz, okej? Okay? Po pierwsze jesteś zaborcza, po drugie go odciągnęłaś od kolegów, tak. Po trzecie, po co go ciągniesz na zakupy, po daj czwarte mu trochę luzu. Jest syfiarzem i czego od niego oczekujesz? Facet ma zawsze bajzel w pokoju, musi oglądać się za foczkami. Z innymi, tak, musi mieć i plakaty. I nie nienawidzi zakupów. I tak, musi mieć plakaty z Lewindy... Karla Delevingne. Koniec tej farsy. Jeżeli chcecie poznać więcej treści z tego wybranego przez nas numeru, który wam dzisiaj zaprezentowaliśmy, to piszcie w komentarzach Hipcio! A tymczasem subskrybujcie, lajkujcie, koniecznie wpadajcie na naszego wspólnego Instagrama. Ja już nie mam co powiedzieć, powiedziałaś wszystko za mnie. Tak. Także wiecie, co robić, a my widzimy się z wami już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć i... Nara! Nara!